Mam tutaj kilka liczb napisanych. No i w tym filmie będziemy się zastanawiać, do jakich zbiorów liczbowych możemy każdą z tych liczb zaklasyfikować. No a jakie znamy zbiory liczbowe? No będziemy tutaj mówić o liczbach wymiernych, niewymiernych, całkowitych i naturalnych. Więc narysuję taki schematyczny rysunek, takie zbiory tutaj sobie narysuję, do których będę te liczby przyporządkowywał. To będzie reprezentowało nam zbiór liczb wymiernych. tutaj mamy liczby wymierne. A co to są liczby wymierne? Liczby wymierne to są takie, które dają się przedstawić, czyli liczba wymierna to jest taka, która daje się przedstawić jako ułamek, gdzie licznik i mianownik jest liczbą całkowitą, czyli która się daje przedstawić jako stosunek dwóch liczb całkowitych. No i oprócz tego mamy liczby, które się nie dają w ten sposób zapisać, czyli każda liczba która się nie daje zapisać jako ułamek dwóch liczb całkowitych, to jest liczba niewymierna. Tutaj będziemy mieli liczby niewymierne, czyli takie, które się w ten sposób nie dają przedstawić. Te zbiory są rozłączne, nie mają wspólnych elementów. Liczba albo jest wymierna, albo niewymierna. Czyli to jest taki nasz główny podział na liczby wymierne i niewymierne. No i ten rysunek jest taki bardzo schematyczny, to znaczy on nie odzwierciedla na przykład, tego, który z tych zbiorów jest większy i tak dalej. Ale to już jest temat na oddzielny film. Tutaj tylko po prostu tak narysowałem, żeby mieć miejsce na wpisywanie tych liczb. No dobrze, ale oprócz liczb wymiernych i niewymiernych mamy zbiór liczb na przykład całkowitych. Co to są liczby całkowite? No to są takie, które nie są ułamkami. To są po prostu liczby całkowite. My wiemy, że jak liczba jest całkowita, to jest również wymierna. Więc zbiór liczb całkowitych będzie się cały zawierał w zbiorze liczb wymiernych. Czyli tutaj ten zbiór liczb całkowitych na moim schemacie musi się znaleźć wewnątrz zbioru liczb wymiernych. Tutaj mamy liczby całkowite. Tu będę wpisywał liczby całkowite. Więc wiemy, że jeżeli liczba jest całkowita, to jest również wymierna. Zresztą zaraz na przykładach to jeszcze dokładnie przeanalizujemy. No i mamy jeszcze liczby naturalne, czyli. Liczby, które są całkowite i dodatnie. Albo czasami mówi się, że całkowite i nieujemne, w zależności od tego, czy 0 zaliczamy do naturalnych, czy nie. No, ale to akurat problem zera nas nie dotyczy, bo 0 tu nie występuje. Czyli wszystko jedno, czy powiem, że to są liczby nieujemne, czy dodatnie. W każdym razie to są liczby, liczby naturalne, czyli całkowite, nieujemne. No, i teraz będziemy się zastanawiać nad każdą z tych liczb, do jakiego zbioru ją zakwalifikować. No, widzimy, że tutaj mamy taką ładną hierarchię, że liczby naturalne są również liczbami całkowitymi, a liczby całkowite są również wymiernymi. No to jedziemy po kolei. 3. 3 to jest liczba całkowita i jest również naturalna, ponieważ jest dodatnia, więc trójkę wpiszę tutaj. Do tego zbioru. No i oczywiście jest to liczba wymierna, dlatego że trójkę mogę napisać jako ułamek. 3 przez 1. Czyli ona spełnia definicję liczby wymiernej. Daje się zapisać jako ułamek, gdzie licznik i mianownik jest liczbą całkowitą. Następna w kolejności jest liczba 5. To też jest liczba całkowita, ale nie jest naturalna. Więc ona się znajdzie tutaj. W zbiorze liczb całkowitych, ale poza naturalnymi. No i oczywiście jest również wymierna. Jak każda liczba całkowita. Dalej mamy liczbę 0,25. No to tę liczbę mogę zapisać w takiej postaci, że to jest 25 setnych. No 25 setnych równie dobrze mogę zapisać jako 25 setnych w postaci takiego ułamka zwykłego. No a to już widać, że to spełnia definicję liczby wymiernej, czyli ta liczba daje się przedstawić jako stosunek dwóch liczb całkowitych, więc jest wymierna, więc ją wpisuję tutaj. 0,25. Ale nie jest to liczba całkowita, więc znajdzie się poza zbiorem liczb całkowitych, ale w zbiorze liczb wymiernych. Dalej mamy liczbę 22 siódme. 22 7, no to jest to zapisane jako ułamek. No i widać, że 22 się nie dzieli przez 7, czyli to się nie da podzielić i zapisać jako liczba całkowita, więc to znowu będzie liczba wymierna, którą wpiszemy tutaj poza zbiorem liczb całkowitych. Jest to liczba wymierna, ale nie jest całkowita. Tutaj mamy taką liczbę 0,27 i w okresie 13. Co to znaczy? No to znaczy, to jest taki symboliczny zapis tego, że tutaj mamy 27 po przecinku, a potem mamy 13, 13, 13 i tak dalej. 1 i 3 powtarzają się nieskończenie wiele razy. Więc mamy taką liczbę, która ma rozwinięcie dziesiętne, które od pewnego miejsca jest okresowe. Czyli jakiś ciąg cyfr powtarza się cały czas tak samo, już do samego końca. No to wiemy skądinąd, że takie liczby o okresowych rozwinięciach dziesiętnych to są liczby wymierne. One się dają zapisać jako ułamek zwykły. No i w jakimś innym filmie ja to pokazywałem, jak to się robi, więc tutaj nie będę teraz tracił czas na to, żeby tę konkretnie liczbę zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. Ale podam inny przykład. Jak mam... Na przykład takie rozwinięcie 0,3333 i tak dalej, czyli same trójki, no to wiemy, że to jest rozwinięcie liczby 1 trzecia. Czyli widzimy, że na tym przykładzie przynajmniej, jak mamy liczbę, która ma takie nieskończone, nieskończone, ale okresowe rozwinięcie, to ona się daje zrobić jako ułamek zwykły. No i są ogólne metody pozwalające znaleźć postać tego ułamka zwykłego dla każdej takiej liczby o okresowym rozwinięciu dziesiętnym, więc ta liczba, jest również wymierna, czyli ją tym kolorem tutaj zakreślimy i wpiszemy do zbioru liczb wymiernych. 0,27 i 1,3 w okresie jest liczbą wymierną. Następna w kolejności jest liczba pierwiastek z 10. No i znowu, w którymś z innych filmów ja pokazywałem, że jak mamy liczbę całkowitą, która nie jest kwadratem innej liczby całkowitej, czyli inaczej mówiąc, nie jest liczbą kwadratową, jak to się czasem określa. To pierwiastek z tej liczby jest liczbą niewymierną. No i to można udowodnić, i to gdzieś jest tam udowodnione w którymś z filmów. Więc pierwiastek z 10 to jest pierwsza tutaj w tym zestawie liczba niewymierna, więc wpiszę ją tutaj. Pierwiastek z 10 jest liczbą niewymierną. Inaczej mówiąc, nie istnieje taki ułamek o liczniku i mianowniku całkowitym, że ten ułamek podniesiony do kwadratu da liczbę 10. No i to właśnie można dosyć prosto udowodnić, że tak jest. Że, to, że nie ma takiego ułamka, który podniesiony do kwadratu da liczbę 10. Z tego wynika, że pierwiastek z 10 nie jest liczbą wymierną, więc wpada do tej drugiej kategorii, do liczb niewymiernych. Czyli muszę tym kolorem go tutaj zakreślić, żeby to było konsekwentnie. No i teraz mamy liczbę 14 siódmych. 14 siódmych, no to widać, że to jest liczba wymierna, jest zapisana jako ułamek. No ale to można skrócić. 14 się dzieli przez 7, czyli to się równa 2. No a 2 to jest liczba nie tylko wymierna, ale również całkowita, i to całkowita dodatnia, czyli naturalna, więc 14 siódmych to jest liczba naturalna. Daje się zapisać po prostu jako 2, więc ona wpada nam tutaj do tego zbioru 14 siódmy. Potem mamy 2 pi. No wiemy, że pi jest liczbą niewymierną. Jak się pomnoży liczbę niewymierną przez 2, to ona dalej będzie niewymierna, więc 2 pi. Również ląduje w zbiorze liczb niewymiernych, tutaj. Potem mamy minus pierwiastek z 25. Na 25 to jest 5 do kwadratu, no więc mogę ten pierwiastek arytmetyczny wyciągnąć i napisać tę liczbę w równoważnej postaci, że to jest minus 5, po prostu. Czyli tutaj był pierwiastek, więc mogliśmy podejrzewać, że ta liczba będzie niewymierna, ale tutaj była taka zasadzka, bo pod pierwiastkiem była liczba która jest kwadratem liczby całkowitej i daje się ten pierwiastek wyciągnąć i dostajemy liczbę, która jest całkowita po prostu. Jest ujemna, więc nie będzie naturalna, więc ją zielonym kolorem zakreślę i wpiszę tutaj do zbioru liczb całkowitych, ale minus 5 już tutaj jest. Czyli tak naprawdę mógłbym jej nie przepisywać, no ale przepiszę, że to jest minus pierwiastek z 25. To jest inna reprezentacja tej samej liczby. Minus 5 i minus pierwiastek z 25 to jest ta sama liczba, czyli to jest tak naprawdę ten sam element tutaj napisany dwa razy w tym zbiorze. No i wreszcie tutaj mamy na końcu pierwiastek z 9 przez 7. Znowu mamy pierwiastek. Moglibyśmy dać się nabrać, że to jest liczba niewymierna. Ale znowu pierwiastek z 9 się da wyciągnąć i to będzie po prostu 3 siódme. Na 3 siódme to już się nie podzieli, więc to zostaje taki ułamek. No a jest to liczba wymierna. Czyli pierwiastek z 9 przez 7 ląduje nam w zbiorze liczb wymiernych, ale poza zbiorem liczb całkowitych. No i to wszystko. Zakwalifikowałem wszystkie liczby do pewnych zbiorów. A na zakończenie jako bonus jeszcze takie pytanie. A co by było, jakby miał liczbę pi podzielone przez pi? Pi jest liczbą niewymierną. Więc ktoś by mógł naiwnie pomyśleć, że to tutaj trzeba wpisać. No ale pi przez pi to się skróci i po skróceniu wyjdzie nam 1. No a jedynka to jest nie tylko liczba wymierna, ale również całkowita i również naturalna. Czyli pi przez pi wyląduje nam w zbiorze liczb naturalnych.